Witam Państwa serdecznie, Wojtek Jankowski, Ruch Suwerenność Narodu Polskiego, Brygada Siwaka. Ze mną na linii jest Pani Joanna z Kielcy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Na przekór władcom i możnym tego świata. No cóż, zdecydowaliśmy się dzisiaj na program z Panią Joanną przede wszystkim dla księdza Woźnickiego. I ja od siebie powiem, bo za chwilę Pani Joanna oczywiście przejmie pałeczkę, tym bardziej, że jest bardziej naburzowana niż ja. Ja tylko powiem jedną rzecz. Jeżeli ktokolwiek wchodzi na mój kanał z jakąkolwiek krytyką księdza Woźnickiego, to niech się stąd wynosi. Uprzedzam, że jeżeli ktokolwiek napisze na księdza Woźnickiego, będzie od razu, nie to, że zbanowany, zblokowany. Tak jak to robiłem z tym pomiotłem wcześniejszym. I nie obchodzi mnie to, czy mi zlikwidują kanał, otworzę następny. Nie będę patrzył absolutnie na nic, tylko robimy z Panią Joanną swoje. I jesteśmy w tym nieugięci. Od samego początku do samego końca tak będzie. I ja obserwuję księdza Woźnickiego. Już trochę czasu. Również staram się filmy oglądać wstecz. I powiem otwarcie, to co się dzisiaj stało, to jest skandal. Ale zostawię to pani Joannie, żeby to po swojemu skomentowała jak należy. Myślę, że pani Joanno, pani najlepiej to zrobi. No tak, postaram się do tych tyranów i możnych właśnie niewydrapanych tego świata odnieść. Proszę bardzo, Pani Janno, niech Pani powie. Tak? Już zaczynamy, tak? No to chciałabym powiedzieć tak, że najpierw może puśćmy księdza spod, jeżeli tak możemy zrobić. Oczywiście. Będziemy komentować, Panie Wojtku. Czy chciałabym powiedzieć tak, zanim Pan to puści, że trzeciego, może nie tak zacznę. Anno Domini, 3 luty 2023 roku, ksiądz Woźnicki, Polak, katolik, miłujący Boga i ojczyznę, został skazany za kazanie, 31 października 2021 roku. Jeszcze raz powtarzam, 3 razy to powtórzę. Skazany za kazanie. Ksiądz katolicki we własnym kraju. Skazany za kazanie przez naród inny. Ten niewydrapany, o którym mówimy. I jeszcze raz powtórzę. Ksiądz skazany za kazanie. Przejdzie to do historii, dlatego to podkreśliłam 3 lata. 3 razy, przepraszam, bo za parę lat przejdzie to do historii i powinnam tym zakończyć, ale ja tym zacznę. Wbrew temu naszemu dalej kontynuacji tego, co się stało, zacznę od końca. Że konsekwencją, że to, co się dzisiaj stało, jest, tak jak ksiądz powiedział, przyznaję mu w zupełności rację, jest to konsekwencja filosemityzmu Wojtyły, że dziś ten ksiądz został skazany. To filosemityzm Wojtyły, kłanianie się Czosnkowi, tym niewydrapanemu narodowi, który zamordował własnego króla, doprowadziło do tego, że dzisiaj ten naród ma czelność ustawiać naszego księdza, jak ma mówić kazanie. Gdyby to dotyczyło jakiegoś kapłana z innej jakiejkolwiek wiary, to ja już nie mówię tu o muzułmanach, nie mówię to tu nawet o innych religiach, ale byłoby to, dobrze wiecie, o jakim narodzie teraz mówię. Nie chcę tego ostro mówić, bo panu Wojtkowi już ma ostrzeżenia, za chwilę zbanują kanał i nic nie powiem. Więc staram się być delikatna dzisiaj, nie wiem, czy to utrzymam.
ale jeżeli by się to, za przeproszeniem, mycka spadła jednemu z tych niewytrapanych, to byłoby takie larum, że na biegun północny, na biegunie północnym by ta ziemia zadrżała. Tu natomiast jest cichosza. I zanim zaczniemy, panie Wojtku, to powiem, z czym jedynym się z księdzem nie zgadzam, bo tak poza tym się zgadzam ze wszystkim. Ksiądz tu powiedział, broniąc się, i to może puści pan, to może to wybrzmi. Dlaczego ten naród niewydrapany szkaluje Polaków? Zadał takie pytanie. I odpowiedział sobie, bo Polska jest katolicka. No to ja tu w tym jednym zdaniu się tylko z księdzem nie zgodzę. I pozwolę sobie powiedzieć, że nie. Nie dlatego jesteśmy atakowani i szarpani i ciągle opluwani. I wynajduje nam się przeróżne zbrodnie, których nie dokonaliśmy, przeróżne kłamstwa, których nie wypowiedzieliśmy i tak dalej, i tak dalej. No staliśmy się po prostu taką wycieraczką, poliną wycieraczką dla ich butów brudnych, ich brudnych sumień. Dlatego, że właśnie sobie na to pozwolimy, bo ta Polska nie jest katolicka. Na logikę ludziska, posłuchajcie. Gdyby była katolicka, to co się dzisiaj stało, by się nie stało. Po prostu ona nie jest katolicka. Ona udaje, że jest katolicka. A ona jest, tak jak już nieraz mówiłam, w posiadaniu i w okupacji tego narodu. Dlatego on dyktuje warunki i dyktuje, co kapłan ma mówić na kazaniu. I teraz zwrócę się, jeżeli by to moje słowo dotarło do jakichkolwiek kapłanów innych. Przecież wy wiecie wszyscy, głupi nie jesteście, żadnej solidarności z tym kapłanem, żadnego odezwu, żadnego oporu, żadnego weto, żadnego non possumus, to jest nasz brat. W wierze prawdziwy wasz brat. Mówię tu do kapłanów. W niedzielę, mamy dzisiaj piątek, w niedzielę powinien spaść ten ksiądz z każdej ambony od wschodu do zachodu, od północy do południa, tych pobożnych kuroli też. Nie spadnie. Nie spadnie, bo ta Polska nie jest katolicka. Pani Joanno... Chciałam powiedzieć na końcu, ale powiedziałam na początku. Byłem ciekawy, co pani powie a propos tej niezgody w tym temacie z księdzem. I faktycznie, pani Joanno, bo żeśmy tego nie odgadniali, nie rozmawialiśmy na ten temat, emocje z pani wyszły i to bardzo dobrze, ja lubię w ten sposób. Bardzo lubię w ten sposób rozmawiać, jak są pewne tematy omawiane bezpośrednio na antenie. I powiem pani otwarcie, tak, no trudno się z tym nie zgodzić. To jest rzeczywiście Polska, która nie ma nic wspólnego w swojej większości z naszą wiarą. Z naszą wiarą. Ale z Janą Pawłową jak najbardziej. I powiem jeszcze jedną rzecz, pani Joanno, do tego. Oprócz tego, że nie jest katolicka, to jeszcze na dodatek księża, którzy nabrali wody w ustach, również nie są katolicy. To są właśnie Jano Pawłowe, jak i również Rydzykowe i tak dalej, i tak dalej. Prawdziwych kapłanów widać z tego praktycznie nie ma. Bo jak to jest możliwe, że nikt się nie stawił praktycznie się nikt nie stawił za księdzem. Panie Wojtku, i tu muszę wtrącić. Gdyby sprawa dotyczyła ojca Rydzyka, to przyjechałby tam limuzyną z obstawą, z rozpłakanymi mediami, a kobiety z tych mediów torwałyby sobie włosy. Jak na takich pogrzebach niewytrapanych. Tak by było. Gdyby sprawa dotyczyła pana Brauna, byłoby to samo. Przynieśliby go braunowcy pod ten sąd na własnych ramionach. Na własnych ramionach by króla przynieśli swojego, a jakby płakali, jakby włosy rwali. Tu ksiądz przyjechał rowerem. Jeździ rowerem, tak jak ja. Ja też jeździ zima, lato rowerem. I też się nieraz nie zdarzyło przewrócić. I to też niedawno. I ksiądz dzisiaj się nawet przewrócił. I to jest właśnie takie pokazane. To jest ksiądz biedny, prosty. On nie dla pieniędzy to robi, dla chwały. Jego tam nikt na plecach nie przyniósł z okrzykiem: nasz kapłan, następny Lolek i Bolek. Nie.
Dlatego ma tak ciężko i dlatego ta Polska dzisiaj milczy. Cała Polska milczy. Moje te Poliny, Krystiny, Polonia Chrystiana, pan Lisicki, co się nagada i tak dalej. Już nie będę jechała, bo już nawet mi się nie chce po tych wszystkich miernotach. Po tych miernotach od A do Z. Z paszczami pełnymi Pana Boga i świętości, Panie Wojtku. Pełnymi. Pani Janno, wie Pani co? Jak o tym mówimy, to tak się czuję, jakbym miał te robaki, które teraz nam zaczynają fundować od końca zeszłego roku. Miał je w gębie, dosłownie. Tak się czuję. Oczywiście, jeśli chodzi o minę, bo wewnętrznie to nie wiem sam, chyba po raz pierwszy, jak to skomentować, bo już faktycznie brakuje sił, bo jeżeli tego typu sceny w taki sposób się odbywają, że ksiądz został skazany za kazanie w obronie prawdziwej mszy i prawdziwej wiary, prawdziwej wartości, no to my już jesteśmy naprawdę chyba rzeczywiście na samym dole. Panie Wojtku, ja sądzę, że kapłani, przepraszam, na kapłana to sobie trzeba zasłużyć, że ci księża, bo oni mówią, że oni chodzą do pracy, zwróciliśmy już raz na to uwagę, oni pracują, oni nie służą Panu Bogu, oni pracują, oni idzie do pracy. Więc ja myślę, że oni mają nawet już chyba te kazania pisane przez ten naród mądrzejszy, przez tych braci starszych i mądrzejszych od siebie. Już ich do tego dopiłowali. Przypilnował tego spadkobierca biskup Ryś, więc oni mają kazania pisane. I tu się wyłamał taki, który nie czyta kazań, które ma napisane przez tych starszych i mądrzejszych, tylko mówi swoje. Mówi swoje kazania. Poza tym mówi zgodnie ze starą nauką. Nauką od wieki wieków taką samą, niezmienną, wierną Bogu. No i tu ziemia zadrżała, tu ziemia zadrżała. I tu polecę jeszcze komentarzem może księdza, bo ładnie też powiedział, że nie trzeba być, no oczywiście muszę tu wstawić, tym niewydrapanym narodem, żeby być perfidnym. Tu się z księdzem zgadzam. Bo można dla tego niewydrapanego narodu pracować, a można nawet nie wiedzieć, dla kogo się pracuje. No tu może się ksiądz troszkę oszukuje, bo są faktycznie tacy, którzy nie wiedzą, dla kogo pracują, ale tak się ten naród polski przez lata bratając i żyjąc na tej jednej ziemi z tym narodem niewydrapanym zbratał, że się, panie Wojtku, bardzo ześwinił. Bardzo się ześwinił. Jest mi to przykro, bo ja to mówię o swoich rodakach. Że tak nisko upadli. Że żeby oni jeszcze byli faktycznie tymi niewydrapanymi, to ja miałabym do nich inny stosunek. Ale mam do nich jeszcze gorszy żal i gorszymi są niż sam ten naród niewydrapany. Nadąża Pan teraz za moim myśleniem, bo my nic nie uzgadniamy, Panie Wojtku. My nic nie gramy. My wchodzimy i mówimy, co nam na sercu leży. Tak jak ten ksiądz. Jak wstaje do kazania, on nic sobie nie wymyśla. On po prostu mówi to, co mu na sercu leży. Pani Janno, ja jeszcze... Ten naród polski nie ześwinił się do takiego bagna? Ja jeszcze dodam, bo nie dość, że kompletnie nic nie robi w tym temacie, to jeszcze ich wychwalają. I jeszcze ich wychwalają. Słuchajcie, Pani Janno, przypomina sobie Pani ta, Pani Helena, to zadzwoniła do Radia Maryja, ja to przypomnę. Wy się nie dajecie do rządzenia, nie? Wy nie umiecie sobie radzić? Wy musicie nas słuchać? Wy będziecie zbierać po śmietnikach? No i cóż, zbieracie po śmietnikach. I będzie coraz więcej tego. I... Panie Wojtku, ksiądz jeszcze powiedział, przepraszam, taką rzecz. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. No przepraszam, parę dni temu brat mi mówił, bo ja już nie słucham tego radia, mówił, Aśka, posłuchaj, jak ojciec Rydzyk zrobił pojednanie narodów. I tam pojednanie między narodami, ukraińskim, chyba niemieckim i izraelskim. Jakież tam były pienia, jakież tam były... I mówił do mnie, słuchaj, ja już tego nie mogę słuchać. No więc zobaczcie, parę dni po takich hołdach,
bo inaczej już nie chce się wyrażać, ksiądz jest skazany. No to się ktoś ma w tej Polsce ująć? Jak tam było wszystko przyklepane, obtańcowane, zaczarowane, zaszechtane i może jeszcze klątwy położone i różne te obrządki tego narodu niewydrapanego, który jest w tym bardzo dobry. Państwo, tak zwane plemię, bo tak można nazwać, położone w Palestynie. Od samego początku zabiera ziemię, morduje i każe sobie jeszcze klaskać. I tak robią. Robi to... I żałować. No, naturalnie. I ciągle nad nimi płakać. I ciągle, panie Wojtku, nad nimi płakać. Krzywdziciel ciągle domaga się skupienia na swojej biedzie, nędzy, przemocy niby, którą czyni innym. Wprost i wyraźnie. I nie wolno o tym mówić. Palestyna... To, gdzie my żyjemy? Pod jakim my żyjemy zarządem? Kogo? Tak. Palestyna... Kto tym światem rządzi? Palestyna nie ma dostępu do morza od dłuższego czasu, drodzy państwo. Palestyńczycy, jeszcze raz powtarzam, są traktowani we własnym kraju. Najgorzej, jak tylko można sobie wyobrazić. My, jako naród polski, również zaczynamy dobijać się do tego poziomu. Jeszcze nie ma tego, co tam robią na bieżąco. Tak, jeszcze nie ma tego w Polsce. Ale są inne rzeczy, które bym powiedział, że są jeszcze bardziej groźne niż to, co się dzieje tam. Dlatego, że za naszymi plecami, drodzy państwo, na dzień dzisiejszy, jak się okazuje, jesteśmy nie państwem polskim, tylko korporacją, która jest zarejestrowana w Nowym Jorku. Ach, już tego nie będziemy poruszać, dlatego, że ważniejszy jest temat w tym momencie księdza Woźnickiego. Pani Jano, ja myślę, że puszczę. Powiem pani otwarcie, że zeszło ze mnie powietrze. Jak posłucham sobie księdza, to podejrzewam, że akurat ta adrenalina wskoczy na swój poziom. Panie Wojtku, ponieważ ja nie będę słyszeć, to jeszcze sobie pozwolę, bo ja to sobie tak znotowałam, spunktowałam to bardzo odważne skomentowanie księdza po sprawie. I od razu tutaj mówię, że będzie miał następną sprawę prawdopodobnie. Bo wyszedł na schody i z odwagą, z otwartą przyłbicą on tą rękawicę odrzucił. I kiedyś pamiętam, ja panu mówiłam, panie Wojtku, jak się prześmiewał Olszański, jak go tam nachrzaniałam za to, że za mało księdza broni, to mówił, powiedział coś takiego, nie, no faktycznie mało broniliśmy księdza, ale nie, nie, on się nie da, to jest zagończyk. No to dlaczego tego zagończyka nie broniłeś, Olszański? Już teraz siedzisz, nie obchodzi mnie to. Bo co, bo nie miałeś glejtu od pana Brauna? I inni, panie Sendecki kamsztorze? I inni? Narodowcy? Ksiądz powiedział tak na tych schodach, żeby ten naród niewydrapany mógł bezpiecznie żyć w Izraelu, dlatego zabijają Palestyńczyków. Konsekwencje odrzucenia Chrystusa. Byli narodem wybranym, a stali się jakim narodem? Dramat tego narodu. To jest dramat tego narodu. Pani Janno. Wielkie osoby, takie jak Wojtyła, nie nawracali Żydów. Może ktoś w polskim narodzie musi te grzechy odpokutować, te Wojtyłowe grzechy odpokutować za tych Żydów. Przepraszam, za ten posnet cierpieć teraz. Jak skoro ich Wojtyła się bał i im kłamał, bo musiał im kłamać, przytakując i ich grzechom, im kłamstwu, to też kłamał. To jest jasne i wyraźne. Teraz ktoś musi cierpieć. Czy to musi cierpieć ksiądz Woźnicki? Sam? Gdzie są inni kapłani, żeby przyłączyli się nawet do tego cierpienia? Gdzie jesteście? Nieme psy. Kundle za koszerną kiełbasę. Panie Wojtku, nie mogę ich inaczej nazwać. Przepraszam. Pani Janno, nigdy to nie był naród wybrany. Narodem wybrany są ci, co idą za Chrystusem. Wszyscy ci, co idą za Chrystusem, są narodem wybranym.
Ja już to omawiałem kiedyś, jest to naród tak będzie, wyklęty. Panie Wojtku, tak będzie, że to naród wybrany, to teraz w tych czasach ostatecznych tego deptania Chrystusa pójdzie za Chrystusem. To będzie prawdziwy naród wybrany. Oni wybraństwo mieli, dawno je podeptali i sami się przekleli. I tu ksiądz też zwrócił uwagę na to. A krew nasza na nas i na nasze dzieci. I ksiądz powiedział, i ta krew spłynęła i płynie. No to co im wychodzi za to? Mścić się. Zaprawdę trzeba się mścić, skoro ta krew płynie. Od momentu ukrzyżowania Chrystusa ta krew płynie. A jeśli chodzi, pani Joanno, o JP2, no nie można mieć do niego pretensji, ponieważ jak on ma upominać swoich? No po prostu, jak on ma upominać swoich? Przypominam jeszcze raz, że JP2... Panie Wojtku, miał, jak on miał upominać swoich, to jest prawda. A jeśli ma i upomina teraz, to mam nadzieję, że podobnych do siebie. I z takimi tam siedzi. Nie u Pana Boga za plecami jest. Nie u Pana Boga. Nie za darmo, nie na darmo, Pani Joanno, Sobór Watykański, który był przygotowany dużo, dużo wcześniej, a skończył się w 65 roku. I największym dramatem to właśnie był JP2, bo w sposób wyjątkowo wyrafinowany niszczył Kościół i to haniebny, wprowadzając same te najbardziej, najgorsze kwestie, nie będę wymieniał, bo wiecie, o co chodzi, prawda? To, co my mamy dzisiaj, to jest totalny dramat i to jest zrobione celowo. Jest to dopuszczane i dzisiaj tego typu skandale, nie chcę wymieniać tego słowa, są zamiatane pod dywan. Najwyżej księdza się przerzuca na inną parafię i to wszystko. I tak się dzieje. Właśnie dzięki niemu. Jego prawdziwe nazwisko Katz. Z dwojga Panie rodziców. Wojtku, jeżeli mogę jeszcze raz w to wtrącę. On to robił w białych rękawiczkach. Dlatego robił to bardzo perfidnie i bardzo w sposób właśnie znieczulający tych katolików. To było właśnie typowe działanie tam niewydrapanego narodu. Tak jak to kiedyś czytałam, jak to ten kleszcz wchodzi na nogę, robi dziurkę i żywiciel nic nie wie, co się z nim dzieje. Tak samo było przekręcanie naszej wiary z uśmiechem na ustach i to była ta perfidia. Natomiast ten już ostatni ich człowiek, to już on już nic nie udaje. On już okłada nas po prostu w mordy gównami, bo inaczej tego nie nazwę. On już robi takie rzeczy, że bez hamulca, bez trzymanki jedzie równo. Pokazuje, co jest warta nasza wiara. Jeżeli chcecie dowodów na szczęść Boże, jeżeli chcecie dowodów na JP2, my żeśmy przedstawiali wielokrotnie nawet dokumenty, mówię teraz o szczęść Boże, natomiast o JP2, proszę sobie wejść i zobaczycie, jaka w Izraelu całował po rękach, jak i również usiadł na tak zwanym tronie, gdzie krzyż był odwrócony do góry nogami, a to oznacza upadek Kościoła. Świadome to było. To było świadome, celowe. Panie Wojtku, to już nawet ja znowu muszę Panu przerwać. Przepraszam, bo dzisiaj jestem bardzo zdenerwowana i nie mogę nawet słuchać, jak ktoś się o dowody dopomina. Szukacie dowodów, czekacie na dowody. Pan Jezus zapowiedział, po owocach ich poznacie. Owocem każdego po kolei papieża, a nasz miał najwięcej za uszami, bo za 27 lat już nieraz mówiłam, to można zbudować potęgę, a można zrobić ruinę jeszcze oklejoną gównami. I to jest ruina. Kościół jest ruiną oklepaną jak wielki kopiec kościuszki ziemią, to tu jest oklepane wszystko gównami. Nie wiem, jak już wyraziście mówić, żeby to do ludzi dotarło. Jeszcze innych owoców szukacie? Dowodów i nie wiadomo czego? Macie owoce. Najśmieszniejsze, pani Joanno, jest to, pachnące z daleka, że my niejednokrotnie jesteśmy przez tych Janopawłowych, również rusofili, wyzywani od antypolaków. No to ja się pytam was, to dlaczego?
nasz kanał jest banowany? Dlaczego jest tak prześladowany? Dlaczego ksiądz Woźnicki jest prześladowany? Skoro my niby jesteśmy antypolscy. No zastanówcie się, gdzie tu jest logika. Wy jesteście właśnie tym pomiotłem antypolskim, bo szczujecie na Rosję, bo przytulacie się do tych spędów, bo tak to można nazwać, janopawłowych, czyli posoborowych, a nie dostrzegacie prawdziwego księdza, który broni wartości i który na waszych oczach jest w taki sposób karany i poniżany. I was tu nie ma. I wy się nazywacie Polakami, bo wy się urodziliście w Polsce. Nie macie nic wspólnego z Polską. Urodziliście się tylko tutaj. I szkoda, że się tu urodziliście. I wasi dziadowie się was wstydzą. I wy te swoje kompleksy, nieudacznicy, miernoty, próbujecie przerzucić na porządnych ludzi. A dlatego między innymi, że jesteście zaprzańcami bez żadnej wiedzy. Bez żadnej wiedzy. To się w głowie nie mieści, pani Joanno, jak oni... Siedzą na tej ziemi, panie Wojtku, i tylko ją zanieczyszczają. Tak, oczywiście. Tyle z was pożytku. Za przeproszeniem, jak to się na wsi mówiło, co z psa gnoju. Przed puszczeniem księdza Woźnickiego powiem wam tylko jedno. W swojej większości należą wam się te robaki. Jedźcie i mówcie, że... Wspaniałe te frytki, bo to do frytek będzie podobne, takie będą ładnie prażone, chrupiące. Tak, a to, że będziecie chorować, to, że będziecie mieli zaniki, to, że inne objawy również, o których nie mogę mówić, bo również miałem upomnienie, że używam słów medycznych, niesprawdzonych albo niepoprawnych z YouTube'em. No bo ja mówię prawdę. Ja nie mówię, że formalina jest dobra. Ja nie mówię, że to dziadostwo, co nam tu przysłali, jest dobre, tylko dokładnie na odwrót. Ale po co słuchać? Panie Wojtku, to jeszcze chciałabym się do tej antypolskości odnieść. Ten zarzut, że od siebie to powiem, tej antypolskości. No to wtedy, kiedy ja listy pisałam i walczyłam, bo ja się też narażałam w ten sposób, do biskupów, że jakim prawem przyjmują ten czosnek w kościele, z nimi dialogują i o czym, z Ryzykiem, że weszedł w konszachty z Danielem, z Joinę Danielsem i tak dalej. Co sierżant, pytałam się, Mosadu robi w Radiu Maryja, czy on tam błogosławił dzieci po główkach, bo był tam na ziemi palestyńskiej, ten sierżant, a później się przyjechał do Polski i tutaj rozpychał po Polsce, bo ja jestem antypolakiem, a wy chodziliście w tym czasie, wy, którzy plujecie i bronicie Jana Pawła II, w tym czasie, kiedy ja się biłam o to, żeby polski kościół był polskim kościołem, to wyście chodzili na te ekumeniczne msze i słuchaliście takich właśnie pierdząco kadzących czosnków. No i właśnie pani Joanna krytykowana, ja krytykowany, a pani Joanna miała włączony YouTube i taką krótką wzmiankę oni napisali, że z powodu słuchania treści niezgodnych z YouTube'em. I teraz zobaczcie, jakie to jest absurd. No to przecież pytanie pierwsze. Pani Joanna słuchała go na YouTubie? Panie Wojtku, to co dopiero gdybym nadawała. Nie mam żadnego kanału. Korzystam z pana grzeczności. Nie, ja mówię... Natomiast mnie przyszło, mnie przyszło ostrzeżenie, że ja oglądam treści niezgodne z wytycznymi YouTube'a. No to pękłam tutaj, za przeproszeniem, ze śmiechu, bo ja czegoś takiego jeszcze nie miałam, żeby mi wszedł taki komunikat. Oczywiście zadzwoniłam do Wektry, nie umieli mi tego wytłumaczyć. Powiedziałam tam, co myślę, co ten wszechmogący YouTube robi, bo jakież ja tu treści oglądam, same katolickie. Ja mam archiwum, ja się nie boję żadnych służb. Przyjedźcie tu i zobaczcie sobie, co ja oglądam. No to tylko dziecko mnie wyśmiało, że mama, jakbyś oglądała pornograficzne, to byś tej kary nie miała, ale za tą politykę, za to, co ty mówisz o kościele i tych sprawach, to tak, nie wolno mi oglądać. To było pierwsze ostrzeżenie, włączyli. Wszechmogący YouTube mnie dopuścił znowu do oglądania. Dziękuję ci, wszechmogący YouTubie. Wszechmogący, potężny YouTubie. Gorzku wszystkich ludzi na świecie już w tej chwili. Paradoksem jest to, że oni
śmią narzucać, co przykładowo pani Joanna ma oglądać, prawda? I najśmieszniejsze również jest również to, że wychodzi to z YouTube'a. Więc zaraz, sekundkę. No to jeżeli... Panie Wojtku, więc to jest ta komedia, już nawet nie mówić, bo tutaj to pan ma problemy, co ja tu mówię, a ja mam za to, co ja oglądam. No to już jest niebotyczna komedia, nieboska komedia przy tym, co się dzieje w Polin, to jest mały pikuś. No właśnie. Mały pikuś. No właśnie, to tak jakby ktoś zaprosił na obiad, podał na stół i miał pretensje, że się to spożywa. Wszystkich bardzo wielkich patriotów, którzy tak pobożnie, tak jak powiedziałam, po rondzie w Wąchocku, w tej z powrotem z tymi biało-czerwonymi będą chodzić za Bąkiewiczem i za tymi innymi narodowcami i tak za przeproszeniem do usranej śmierci i nic nie zrobią, i nic nie zrobią, i nic nie pisną, te posłuszne, pobożne barany na rzeź. Głęboki oddech, pani Janno, i zaczynam od księdza Woźnickiego i będziemy komentować również, bo przypuszczam, że też nie wytrzymam. Dobrze, panie Wojtku, bardzo proszę. Nawet jak miał znamiona niesprawiedliwości, czyli pan sędzia się zachował tak, jak zachował, to Pan Bóg ze zła też dobro wyprowadza. Rzecz jest istotna, meritum jest. Jestem skazany za głoszenie kazania. Jak dobrze, że Pan Jezus ma Żydów. Uroczystość Chrystusa Króla na wniosek organizacji, która się nazywa Otwartą Rzeczpospolitą. Jakiś tu przedstawiciel się przedstawił, kto to jest. Wszyscy wiedzą, czy wszyscy mówią, że to jest taki organ pozarządowych organizacji, które służą społeczności żydowskiej w całym świecie, takiej tak zwanej lidze defamacyjnej, czyli taka, która w świecie tropi zjawiska, które uzna za antysemickie. Wcale takie nie muszą być, bo jest kwestia kto to jest antysemita. Ja mogę na sobie stwierdzić, że widocznie Żydzi bardzo mnie nie lubią. No chyba z tego tylko powodu, że kocham Pana Jezusa. A na tabliczce, na której Pana Jezusa przodkowie Żydów w końcu była zapisana, ale i w ich języku, bo i aramejskim, i greckim, i po łacinie in. Jezus Chrystus Rex Judeorum, czyli król żydowski. No więc ja się do króla żydowskiego jako nie Żyd, nic przynajmniej o tym nie wiem, żebym był Żydem, przyznaję, natomiast Żydzi do swojego króla jakoś nie bardzo. Tamtego czasu i widocznie spadkobiercy tamtych też nie. W związku z tym wiedział Kościół Święty, co mówił, kiedy przez wieki w mszale i tym swego ja mszę świętą odprawiam. Wielki Piątek odprawiałem w ubiegłym roku Missa presanctificationis, msza święta z darów uprzednio ofiarowanych w tej formule modlitw, ilość tam 10, czy ile jest ich w różnych intencjach, jest tak, że modlitwa za perfidi Judei, co po polsku by się tłumaczyło wiarołomnych Żydów, żeby poznali Jezusa Chrystusa i uznali w nim Mesjasza. Więc skutki tego faktu, że tego się nie uczyniło i nie czyni przez spadkobierców tamtego narodu, sprawia, że rzeczywiście wchodzi się pod tę klątwę, którą przodkowie obecnych Żydów wołali krew Jego, czyli krew Jezusa na nas i na dzieci nasze i widocznie ta krew jest. Zdaje się zaobserwować, zobaczyć. Rzecz jest tylko, że dzisiaj już nikt tak, nawet w Kościele, no ja nie słyszałem, żeby nasz, te wszystkie wielki Jan Paweł II kiedyś to Żydom w przyjaźni, po przyjacielsku Wojtyłowo-żydowskiej powiedział. Podobnie i Ratzinger, Niemiec. Także jakoś mało odwagi w tych dygnitarzach, którzy nam się jawią, kościelnych dygnitarzach, jako obrońcy wiary Chrystusowej. Słabo się do Chrystusa przyznają, więc radość dla kogoś takiego jak ja, Mije Priest, marny ksiądz, salezjanin, syn księdza Bosko,
że o tych rzeczach jestem w stanie, dowiedziawszy się, bo w seminarium nas tych rzeczy nie uczono, albo uczono tak, że to by powiedziano, dajmy na to, we Włoszech byłem i rozmawialiśmy o tym z księdzem, a był inspektorem wrocławskim Policji Salezjańskiej, ksiądz Franciszek Krasun. Dlaczego Żydzi na świecie szkalują imię Polski i Polaków? We Włoszech, w Rzymie, na salezjańskiej uczelni. To by on prosto odpowiadał, bo Polska jest katolicka. Żydzi nienawidzą Polaków, Polski, bo jest katolicka. No więc radość tym większa dla mnie. Pani Joanno, tutaj minęło 3 minuty i chciałbym tutaj skomentować. Dlaczego Czosnek nie lubi księdza? Nienawidzi księdza, dlatego że kocha Jezusa. No oczywiście, jeżeli się kocha Jezusa, to się po prostu idzie jego drogą. A nie drogą Janopawłową, co nie ma w tym nic wspólnego. Proste, gdyby ksiądz oczywiście przyjął to po soborowie, to wszystkich zaręczam, że dzisiaj by był koło Rydzyka. Na najwyższych oczywiście półkach, jak to się określa. Tak, drodzy Państwo. I nie byłoby takiej patologii, że księdza się każe za kazanie. I to kazanie, które głosi prawdę. I on ma się sprzymierzyć Bogu? Bo sobie tego życzy Czosneczek? No przecież to jest w ogóle skandal. Kwestia antysemityzmu, drodzy Państwo. Ja już nie chcę powtarzać tych regułek, to często słychać. Nie o to chodzi. Nie ma czegoś takiego jak antysemityzm. Nie ma, nie istnieje. Każdy człowiek powinien krytykować zło. A to, że oni są akurat siedliskiem tego robactwa, siedliskiem, i tak było w przypadku na samym początku, bo ukrzyżowali Chrystusa, tak jest teraz, że plują na Polskę. I dobrze pani powiedziała, pani Joanno, plują na Polskę, dlatego że Polska już nie jest katolicka. Bo tutaj pod koniec ksiądz też tutaj powiedział, przypomniał. Tylko że sprostowanie jest jak najbardziej poprawne, pani Joanno. Tak, nie jest katolicka. Jak to jest możliwe? Na własnym terenie, to już powtarzałem nie raz, że my nie dość, że w swojej większości się tłumaczycie, tłumaczycie się, że jesteście Polakami, tłumaczycie się, nie, przepraszam, przepraszacie. Wy po prostu przepraszacie. Przepraszacie, że jesteście Polakami, tak. I to jest katastroficzne, ponieważ już nie ma klęczenia, jest pełzanie po ziemi. Pełzanie z mordą przy podłodze. To jest coś nieprawdopodobnego, co się wyprawia i tu, że nie ma nikogo. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? To jest w ogóle, już nie chcę tego komentować więcej, bo po prostu dostaję delirki. Pani Joanno, puszczam dalej, chyba że pani coś chce dodać. Chwileczkę, ja jedno słowo. Panie Wojtku, bo pan powiedział, gdyby przyjął to za przeństwo soborowe, posoborowe, to ksiądz dzisiaj nie jeździłby na rowerze, ale byłby prałatem w pałacach. I do niego chodziłyby pielgrzymki z kopertami. Jak do Rydzyka. Tym bardziej, pani Joanno, że ksiądz Woziński jest trybunem ludu. Tak to się określa. On nie czyta skarbki. On mówi z serca. I to jest piękne. Który dzisiaj ksiądz w ten sposób prowadzi kazania? Wszystko to czyta. To jest skandal w ogóle. Bo on mówi kazania prawdziwe. Tak. Takie jak Piotr Skarga. Też nie czytał. Mówił z serca, jak ogień szły na tych zaprzańców właśnie. Jak ogień spadał z nieba na tych zaprzańców. I ksiądz dzisiaj tak samo mówi. Tak. Natomiast tak. Ci potulni, ci co za srebrniki się poukładali, to mają napisane kazania. Tak, i on ma 10 minut, bo tyle mają, żeby tych mszy było dużo. I każdy powie, w niedzielę wyjdzie, później pieniądze dostanie. Mają dofinansowanie od góry. I żyje im się. Tylko czy sobie za te srebrniki fałszywe kupią ten spokój, ten święty spokój? Tu może tak. Ale po śmierci go nie będą mieli. Na pewno. Oczywiście. Puszczamy dalej, pani Joanno. Aj, Boże kochany. Że kapła...
kapłan, którego salezjanie wyrzucili z domu, ze zgromadzenia, teraz nie wiem, co tam jeszcze robią, do tego są te struktury włączone, których tam twarzem jest tu w Poznaniu ksiądz Gądecki i innych, nie lubią kapłanów katolickich. Widocznie mają jakiś konflikt z katolicką wiarą i znowu dojdziemy, no tak, jak najbardziej, od ponad 50 lat ze sprawą zwodniczego Soboru Watykańskiego II i tak dalej, proszę zobaczyć, tam mnie pani wypytywała o coś, a już tutaj nie jest. Bo jest zainteresowana wciągnąć księdza w odpowiedzi, które, na pytania, które ona ma, ale być może ja udzielę te odpowiedzi tu, też ich nie jest ciekawa, bo one mają być, udzielone też odpowiedzi na jakby specjalnych prawach. Czyli to słowo perfidii Judei jak najbardziej określa rzeczywistość. I nie trzeba być Żydem, żeby zachowywać się na sposób perfidny, oczywiście wiarołomny, czyli niewiarygodny. Można dla Żydów pracować, a można nie wiedzieć, że się dla Żydów pracuje. Dla kogo wystarczy pracować, że się nie wie, że się dla Żydów pracuje, a perfidność wyjdzie? Dla pieniędzy. Jesteś tu dla pieniędzy, czy tego, co za pieniądze można kupić? Święty spokój. To się zawiedziesz. Drodzy Państwo, czy Wy nie rozumiecie, że jeżeli każdy kraj powinien, mówię słowo powinien, dbać o swoją tradycję, kulturę, wiarę. I jak to jest możliwe, że po wielu wiekach te struktury zostały opanowane przez czosnek i się okazało, że praktycznie w Europie, w każdym państwie, ci ludzie, wyrobnicy, pracują dla czosnku, a nie odwrotnie. To jeżeli czosnek tutaj się, że tak powiem, zagnieździł, no powiedzmy sobie Polska, to jak to jest możliwe, że oni nie pracują dla Polaków? No zastanówcie się, gdzie tu jest logika? Dlaczego o tym się nie mówi? I oni powinni pracować, jeżeli już tu są, dla Polaków. A wówczas, drodzy Państwo, nie byłoby takiego problemu, jak jest dzisiaj, prawda? A tu się okazuje, że nie dość, że te miernoty pracują dla czosnku, to jeszcze wielokrotnie nawet nie są w stanie się zorientować tak naprawdę, dla kogo pracują. Bo przechodzą z kieszeni do kieszeni, z korporacji do korporacji, tak jest dzisiaj. Polacy, którzy jeszcze posiadają jakiekolwiek firmy, padają jak muchy. I przechodzą do korporacji. A dlaczego przechodzą do korporacji? No bo mają kredyty. Jak mają kredyty, no to system dzisiaj ma porozumienie bankowe, bo tak to wygląda. I jeżeli się rzucasz, no to zwyczajnie zostaniesz zwolniony z korporacyjnych gmiotów i idziesz na bruk. Masz mieć mordę zamkniętą. Tak to wygląda, drodzy Państwo. I Wy się na to godzicie. No teraz wszedłem akurat na... Pani Wojtku, to jest to, co mówiła ta kobieta dzwoniąc do radia. Wy będziecie grzebać w śmietnikach. Dlatego jest taka kolej rzeczy. Najpierw mają firmy, potem lajtują, tak ich doprowadzają do tego, a później idą do tych korporacji, żeby z tych korporacji już przejść do następnego etapu, czyli na śmietnik. Pani Janno, Polak zakłada firmę. Jak ją rozkręci, grzecznie oddaje klucze do swojej firmy czosnkowi. A później, następnego dnia przychodzi jako jego wyrobnik. Krótko wytłumaczyłem. Czyli mówiąc krótko, na gotowe, tak. Słuchajcie, wy jesteście takimi debilami. Naprawdę, jesteście w swojej większości takimi debilami, że ja nieraz się zastanawiam, co się dzieje z tymi mózgami. Jak to jest możliwe? Po co wy żyjecie? Czy wy jecie po to, żeby żyć? Czy żyjecie po to, żeby jeść? To jest pytanie. Ja znam odpowiedź. Tylko mnie szlak trafia, jak można być takim idiotą.
Jeszcze raz powtarzam. Otwiera się firmę, rozkręcacie nią, później przychodzi czosneczek, grzecznie oddajecie klucze i następnego dnia przychodzicie jak jego wyrobnik. Proste tłumaczenie? Czy nie? Bo tak jest. Wstydu za grosz. I oni wam dyktują warunki. No przecież Boże kochany. Jak wy macie cokolwiek mieć w kieszeni? Jak sobie pozwalacie? Polska to nienormalność. Polin i tak dalej, i tak dalej. Oni wam prosto w twarz plują. A wy dalej na nich głosujecie. I nigdy nie bronicie tych wartości, których się powinno bronić. No dobrze, idziemy pani Jano dalej. Bo proste rzeczy, panie Wojtku, wbrew pozorom nie docierają. Dlatego, że sami sobie szukają pokrętnych tłumaczeń, ponieważ im się wydaje tym wyuczonym i tym nowoczesnym, że w tym pokrętnym tłumaczeniu, w tym szczerzeniu zobu, w tych uśmiechach, w tych uchwiecaniach, to leży prawda. Nie. Pani Janno. Pani nie powiedziała. Prawda jest prosta. Ona nigdy się nie zmienia. W prostocie jest. Trzeba szukać prostej prawdy. I to prostą prawdę mówi ksiądz Kozinski. A oni... Ale szukacie tej uchwieconej. A oni... Pani Janno, a oni szukają prawdy u psychologów teraz, bo taka jest moda. Wróżek, panie Wojtku, na wróżki jaka moda, a szeptuchy i inne ropuchy, ojej, to już jest tak w modzie, że gdzie tam jakiś Jezus. Tak, a tak abstrahując, pani Janno, to pozdrowienia panie Bogusie Morkisza, pozdrowienia dla pana psychologa Marcina Prackiego. Wspaniała mężczyzna. Wspaniała mężczyzna. Naprawdę zrobiłem ostatnio tam parę słów powiedziałem. Coś wspaniałego, naprawdę. Jak my mamy takich psychologów. Pani Wojtku, on, ja tylko go raz obejrzałam, to jest picer pierwszej maści. On nawet by dorównał biskupowi Rysiowi. Mógłby z jednej półki na nim siedzieć po przeciwnej stronie i prowadzić z nim dialog. Opanowanie mają to samo. Dokładnie. Dobrze, idziemy. No, ale przejdźmy dalej. Tak, idziemy tak, bo trzeba komentarz zrobić. Nie możecie służyć Bogu i mamoni. Daj Boże, że każdy z nas przyszedł tu, nawet jak spóźniony w moim przypadku, ze względu na... Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Muszę to skomentować. Oczywiście. Każdy pracuje dla pieniędzy. Tylko jest jedna zasada. Sacrum i profanum. Zawsze to będę powtarzał. Sacrum na samej górze, profanum na dole. I równomiernie, w zależności od sacrum, idzie do góry. W równomiernej odległości. Wtedy każdy będzie szczęśliwy i każdy będzie wiedział, co z tymi pieniędzmi zrobicie. Bo wy nawet nie wiecie, co z tymi pieniędzmi zrobicie. Wy nie potraficie, ja będę tak mówił, wy nie potraficie ich spożytkować. A wiecie dlaczego nie potraficie? Bo was zagonili do roboty w korporacjach, no i nawet nie macie czasu ich wydać. Bo kredyty i te inne rzeczy na przyjemności już nie starcza. A jak starcza, to potem trzeba kary płacić, bo macie karty kredytowe i wy nie patrzycie ile wydajecie. Żyje się raz, no. Dobra, idziemy dalej. Proszę. Bo to powiedzenie ewangeliczne, nie możecie służyć Bogu i mamonie, też się już już jest nieaktualne, chciałam powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że już tylko mamona została. Już nawet nie mają wyboru. To przepraszam, że się z tego śmieję, panie Wojtku, ale to już zaczyna być po prostu chwilami śmieszne. Bo to jest prawda, ale jak ona w dzisiejszym świecie wygląda? Kiedy Boga zlikwidowano, naprawdę. Więc mają już tylko mamonę, do której się mogą tylko modlić z niej, korzystać z jej przyjemności i tak dalej. Ja jeszcze dodam jedną rzecz, pani Janno. Ja od dłuższego czasu nie jeżdżę na wakacje. Nie dlatego, że muszę zęby w ścianę wbijać, tylko dlatego,
że nie mam ochoty robić z siebie idioty, by jechać w ten motłoch, na to dziadostwo patrzeć i jeszcze za to płacić. No takim idiotą potrójnym to jeszcze nie jestem. Dlatego przestałem całkowicie jeździć od pewnego momentu. Jedyną formą jakiejś mojej przyjemności wakacyjnej to są narty. Bo nad morze to szkoda czasu nawet. Przy tym natłoku, przy tej chamstwie i tak dalej. Narty, góry, bo to można sobie, jak ktoś nie jeździ, może sobie pochodzić. Jest inne towarzystwo i inne doznania zupełnie w górach. Tam jeszcze można wypocząć. Ja akurat korzystam z nart, cały dzień potrafię jeździć i mnie to sprawia przyjemność, czuję się rewelacyjnie wówczas i mam kontakt z naturą, a nie z hołotą. Proste, proste. Idziemy dalej, pani Janno. Zaświadczenie o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Jak taki wyrok jest, no to trzeba przyjdzie. Głową się Bóg nie przebije. No, przyjdzie wyrok, jak to tam odwyroczyć. Tylko nowe słowo. A jeszcze można wcześniej coś tam napisać. Później by było, gdyby tak było, że sąd odwoławczy coś zmieni, to na głośno, a tamtego nie na głośno. No to są ludzkie tam. Ja ufam, że na sądzie, bo szczegółowy to nie, bo to jest indywidualne, ale na sądzie ostatecznym pana sędziego rozpozna. I on mnie też. Pani Janno, świetnie to ksiądz powiedział. Na sądzie ostatecznym pana sędziego rozpoznam. Tak, dobre. Pani Janno. Chociażby się pan sędzia nie chciał do niego przyznawać i nie będzie chciał. Ale się rozpoznają. A ja bardzo proszę. A ja bardzo proszę, pani Janno, to jeżeli właśnie na sądzie ostatecznym, tak, bo nie wiadomo komu z brzegu, prawda? Nie wiadomo, kto pierwszy pójdzie, ale z pewnością będzie taka sytuacja, że my, prawdziwi katolicy, którzy tej śmierci nie boimy, bo wiemy, że jest to tak zwane życie na próbę, a to prawdziwe, to dopiero będzie po. Teraz to jest prawdzian. To bardzo proszę jeszcze raz, na ćwierć etatu, żeby dopilnować, by tam nie wygasło w tym piekle. W żadnym wypadku. I ja również będę tego sędziego, który wydał taki wyrok, no nie mam żadnych wątpliwości, gdzie on trafi. Będę mu podsycał jak najwięcej tego węgla. O, jak najwięcej. Bo w tym momencie... No tak, pani Janno, poszedł spać, ale obudzi się jednego dnia. Czas szybko leci, bardzo szybko leci. Jak on sobie myśli, że na łożu śmierci powie, przepraszam panie Boże za grzechy, które popełniłem. Nie, wie pani co? Kiedyś to tak w mafii mówili. Przepraszam cię panie Boże za grzechy, które popełniłem i popełnię w przyszłości. I im się wydawało, że oni są rozgrzeszeni, nawet jak mordowali. Tak było, pani Janno. To nie grzech popełnił. To jest grzech. Oj, mój ty Boże. To jest wielka cnota, którą się wykazał. Tak. I oddanie, tylko nie naszemu narodowi. No właśnie, my nie jesteśmy w Polsce, tylko na ziemi polskiej. Tak to trzeba określać. Jesteśmy na ziemi polskiej, ale nie w Polsce. Bo możemy mówić, że jeżeli byśmy powiedzieli, że jesteśmy w Polsce, to znaczy, że musielibyśmy mieć polski rząd, a nie polskojęzyczny. Proste. Ja mnie też. I zobaczymy, pan Żytnicki, rozpoznam go. On mnie też. I się przekona, czy ksiądz nie miał racji, jak mówił, Żytnicki do piekła pójdziesz, jakbyś dalej popierał gejostwo i inne rzeczy. Nawet myśli tylko.
wszystko. Albo dla pieniędzy to robi. I twoi towarzysze, różne przyjaciele tych księży babiaków, jakieś tutaj miętusy czy tak dalej. Będziesz żył z mojego wizerunku, bo jeszcze tu podjechałem tylko a ten tu łaził, śnieg padał i widocznie czekał, bo taka hiena, nie? No dobrze, w zawodzie widocznie jest sprawny, tylko dalej by, jak mu mówię, odmów pan zdrowaś Mario za swoją duszę, to się uśmiechnął, odwrócił plecami i już, ale miał na twarzy najpierw taki wyraz, taki bym chciał sympatii, no bo sympatię budzi, jak ksiądz przyjeżdża rowerem, a nie podjechał tutaj, jak ojca Rydzyka by może przywieźli dwóch ochroniarzy, no to ja nie ojciec Rydzyk szczęśliwy. I to budzi sympatię, dlatego też rowerem jechałem. Mówię, jak już przynajmniej ten, a rowerem zawsze jest, no, dla mnie, dla zdrowia. Proszę wiedzieć, od czasu eksmisji łaska Boża jest, że to jeżdżenie prawie codziennie, czyli tam w tygodniu będzie raz zawsze, zazwyczaj, pod kościół mi bardzo zdrowie poprawiło, jeśli chodzi o kolana, bo już mi ciężko było klękać i wstawać, a teraz także te wszystkie kary mi bardzo służą. Bardzo mi służą, także... A Pan Bóg z nich chwałę dla siebie wyciągnie, dlatego że, proszę zobaczyć, nie stoją za nami żadne moce świata. Jeżeli to są na nas słabości i grzechy, z których mamy obowiązek się wyrywać, więc jakby ktoś w grzechu był, to dzisiaj, nie tylko ktoś był, tylko żeby nie być, jest pierwszy piątek, do spowiedzi pójść na pierwszy piątek, na pierwszą sobotę, dobrze się do spowiedzi przygotować, z Bożą łaską. Pana Jezusa na krzyżu męczyli, innych uczniów Chrystusowych na sposób po ludzku straszliwy. Cóż nam po takich wyrokach? Mały pikuś. Pan Bóg błogosławi. Szczęść wam Boże. Po błogosławie ja idę do sądu jakieś akta przeczytać sprzed dwóch dni, ta rozprawa, która była. I proszę sobie zdawać sprawę, że są konsekwencje wyroku przy następnym wyroku. Także to wszystko będzie się dokładać jak piasek według zasady na krzywe drzewo, każda kłoza w lesie. Pan sędzia będzie robił pobożną minę, do domu wróci i powie żonie, że no wiesz, nie chciałem, ale musiałem. I jak będzie miał misę, to tak jak Piłat wsadzi rączki, umyje i... A żona mu będzie mówić, wiesz, nie spałam przez ciebie, no ale nie spać jedną noc, a nie spać z troski o dobra, jakbyś w sądzie ucierpiał, jest inna rzecz, więc w końcu kobieta też rękę do misy włoży i na ten sposób. No ale to jakoś w świecie musimy duszę zbawić, a księża są zobowiązani swoje życie ofiarować za zbawienie swojej duszy i wielu wszystkich, także ja też to tak ofiarowuję. Coraz bardziej sobie zdaję sprawę, że oni na ten sposób będą chcieli zamknąć, żeby nie YouTube'em, bo z jednej strony mi jest wygodne moje treści nagłaśniać, ale w momencie, w którym powiedzą dość i profilaktycznie dla innych, no to tu jest po sąsiedzku więzienie. Może tam przyszłość księdza Woźnickiego jest, wtedy pan zdąży kaplicę, katakumby tam. Może ludzi więcej przyjdzie też, także zawsze to nie jest, że co nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, tylko że po katolicku jest, że jeżeli stoimy przy Panu Bogu, nawet jakby nas zmęczyli, dręczyli, śmierć zadali, boleści, wyjdzie to nam i światu na dobre. Bylebyśmy nie upadli w nadziei przez grzech. A nadzieja zawieść nie może, miłość Boża rozlana jest w sercach naszych. Nieraz tam dokładam ostatnio do modlitwy, że Pan Jezus, żeby Żydzi mogli bezpiecznie mieszkać w Izraelu. Ma taki wymiar trochę, właśnie się zastanawiam, bo żeby Żydzi mogli mieszkać w Izraelu bezpiecznie, to dla tego celu zabijają Palestyńczyków, żeby sobie zdawać sprawę. Ktoś z was był w Izraelu, tam mury są tak jak tu w więzieniu, to odgradzają Jerozolimę od Palestyńczyków, którzy tam mieszkają 2000 lat. Więc konsekwencja dla Żydów jest bardzo dotkliwa, odrzucenia Jezusa Chrystusa, bo są w tym świecie takim, będąc kiedyś narodem wybranym, są naczyniem, są częścią
Pan Bóg kary wykonuje przez Żydów, bo nie mają sumienia, za pieniądze zrobią wiele albo wszystko. Poświęcą swoich rodaków, bogaci, Żydzi bogaci z Ameryki poświęcą ubogich Żydów w Europie. To, co miało miejsce w czasie II wojny. Różne Rockefellery i tak dalej, wspierając Hitlera, co robił? Czy jest dramat narodu żydowskiego, ogromny dramat narodu żydowskiego i bolej, że takie osoby, które my mieliśmy jako wielkie, Wojtyła i Ratzinger, inni, którzy mieli dojście do pewnej, do Żydów, nie powiedzieli im tego, co jest do powiedzenia. Nawróćcie się do Jezusa Chrystusa, bo ucierpicie w świecie i sami będziecie przyczyną nieszczęść, które na was przez 2000 lat odbijały się. Także może w polski naród... Tutaj, Pani Janno, chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz bardzo ważną. To ksiądz bardzo podkreślił ją, a mianowicie grzechy, prawda? Grzechy, świadomy grzechy, i to jest bardzo złe. Natomiast to, co oni robią, to jest pikuś, jak to określił ksiądz. To, czego przykładowo będą próbowali nawet i wsadzić do więzienia, to jest również nic. Mówiąc krótko, ksiądz tutaj, ja tak oto odebrałem, zrobił specyficzny przekaz, że pewne tego typu rzeczy jeszcze bardziej utwardzają człowieka, który idzie w kierunku Chrystusa. Ja wam powiem jedną rzecz. Mam 62 lata i nie mówię tego przymrużeniem oka. Tak sobie nieraz myślę, że jakbym poszedł chociaż na rok czasu do tego pierdla, to bym przynajmniej odpoczął. Wziąłbym sobie książki, tak, bym czytał. I miałbym wszystko podane. Tak, nie musiałbym się martwić o nic. Ja bym po prostu odpoczął. Bo to, co się dzieje obecnie, mówiąc krótko, to uważam, że dużo łatwiej jest przeżyć w pierdlu, niż obecnie na zewnątrz. W tej wolnej, przykładowo Polsce po 89 roku. Z tymi problemami. Nie przypuszczam, żeby ludzie mogli się nabawić choroby psychicznej, czy ewentualnie jakichś innych schorzeń, będąc właśnie tam. Tu oczywiście. To jest moje zdanie. Bo warunki życia obecnie w pierlu w wielu przypadkach są lepsze niż na zewnątrz. A już od strony psychicznej to nawet nie ma mowy. Nie na darmo się słyszy niejednokrotnie, że pewne osoby w okresie zimowym czy przed zimą robią jakieś drobne rabunki, oni mają to wykalkulowane, by spędzić okres zimowy właśnie w więzieniu. Nie ma, to jest, jak to niektórzy mówią, też jest to dla ludzi. Oczywiście mówimy tutaj o totalnym paradoksie, to jest patologia, prawda, do czego żeśmy doszli. Tylko o co chodzi? Że prawdziwy katolik, ten, który wierzy w Boga, on się nie będzie bał więzienia. Tak jak ksiądz Woźnicki. Do tego chciałem zmierzyć. Tak trochę przekąsem powiedziałem w ten sposób, ale to chciałem właśnie na to zwrócić uwagę. Nie, ja też się nie boję. Ksiądz Woźnicki się nie boi więzienia. Ja też się nie boję więzienia. Absolutnie. No, powiedział, że to ten wyrok to jest pikuś przy tym, jak w tych czasach od tych 2000 lat cierpieli inni święci ludzie. Tak, tak. Za tą prawdą dążą, trzymają się jej, niestety przez ten naród byli i są prześladowani. Nic się nie zmieniło, nieraz to powtarzałam. Zobaczymy, Pani Janno, jeszcze tam zostało chyba ze 3 minuty. To proszę puścić i ja już do końca to puszczę, Pani Janno. Tak, 3 minuty. W narodzie ktoś musi odrabiać grzechy Wojtyłowe i za Żydów po prostu cierpieć. Jak się ktoś Żydów bał i się ich kłaniał, to ktoś musi za Żydów, przez Żydów cierpieć. I tak proszę przyjąć, że tak przyjmuję ten wyrok.
że z konsekwencją filosemityzmu Wojtyły jestem skazany za kazanie. Ksiądz katolicki, którego nie mogę głosić w kościele na mszy, głoszę, gdzie ono było głoszone? W kaplicy celi, na Wronieckiej. No ale już tam nie mieszkam, więc Salezjanie mają czyste ręce. Nie. Przeszkadza im kazanie. To nie słuchajcie, jak wam przeszkadza. Natomiast dalej stwierdzam to, co mówiłem wtedy. Dobrze, że Pan Jezus ma Żydów. Część z nich może się dzięki temu nawrócić, a będąc narzędziem kary Bożej, mogą z szawów stać się Pawłami. Niektórzy, daj Boże, się staną. Daj Boże, że ja też w tym jakąś cząstkę mam, bo normalny Żyd, jak patrzy na liturgię Novus Ordo, nie może przyjąć, że to jest poważna liturgia. To jest po prostu tak, jakby mi się panie kazały na randkę z lalką umówić. No to już jest po prostu... Sama propozycja randki jest straszliwa, a jeszcze z lalką. Moją. No nie. Religia Novus Ordo dla Żydów jest po prostu, dlatego im tak pasują wspierać, bo jest banałem, jest głupotką, jest fatałaszkiem. Więc stanięcie po stronie Najświętszej Ofiary Mszy razem z doktryny musi dla Żydów być wyrzutem sumienia. No i konsekwencje tego, w jakim stopniu mnie tam dotykają. Z łaską Bożą się z nimi przyjdzie mierzyć. Grzechy swoje mam, więc też pomogą, daj Boże, do jakiegoś rozważania swojego życia. I żeby jak błogosławiona piątka odchodzić z tego świata. Jak przez męczeństwo, to przez męczeństwo, jak inaczej, to też życie z męczeństwem. Bo takie życie, to jak tak mówię na sposób, no tak po salezjańsku też jest dobrze zawsze, że pewną taką lekkość prowadzić, ale to nie są rzeczy takie łatwe i przyjemne. To... Ale Panu Bogu, ja trudno, żebym miał piękniejsze życie. Piękne życie kapłana i salezjanina i ja pewne punkt odniesienia dla młodych ludzi też jest, że nie można się dać zastraszyć starszym i mądrzejszym też. Rzeczy i tym, co mają pieniądze w tym świecie, też nie można się dać zastraszyć. I Pan Bóg błogosławia, idę czytać tam te jakieś akta. Pobłogosławia. Tak. Przepraszam jeszcze raz, że na drugi raz się postaram nie spóźnić. Coś to poproszę mnie samochodem przywieźć. Do mnie z Wobiskum. Benedicat vos omni potens Deus Patris, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Pani Janno, powiem szczerze, że aż nie wierzę, że można coś takiego zrobić. Zachowanie księdza, typowy rycerz. Tak, typowy rycerz. I słucham jego, bo to też w pewnym stopniu można powiedzieć, jest takie podsumowanie tego wszystkiego, co tam było. W jaki sposób on to zrobił. Z głową do góry. On nie będzie. Tak, on nie będzie tutaj za przeproszeniem patrzył na własne buty, jak robi to większość. Nie, z głową do góry. I prosto z mostu wali. Wyszedł dopiero, otrzymał wyrok i dalej mówi i głosi prawdę. A nie jak co niektórzy. Lekko go postraszyli i już ogon podkulony. No mieliśmy, drodzy Państwo, nieraz tego typu z tymi niektórymi cwaniakami, którzy się nazywają narodowcami. Bzdura totalna, prawda? Bzdura totalna. No a tutaj widzimy właśnie postawę księdza wzorowa. Tak jak się powinien każdy człowiek zachować, a przede wszystkim ksiądza. Bo ksiądz powinien być prawdziwym przykładem dla innych. I właśnie ksiądz Woźnicki jest takim człowiekiem, którego wy nie dostrzegacie, dlatego że wolicie Janopawłowe, te, które głoszą zupełnie co innego, którzy doprowadzili właśnie do takiego stanu Kościoła, jaki mamy. A ksiądz się z tym nie godzi i dlatego jest szkalowany. No coś nieprawdopodobnego, pani Janno. Myślę, że możemy zrobić podsumowanie, bo dobiliśmy do godziny 10 już. Ja pani Joanno oddam pani głos, jak zawsze, a potem króciutko też coś od siebie powiem.
Panie Wojtku szanowni słuchacze, którzy rozumiecie, a ci, co nie rozumiecie, to już pewnie nie zrozumiecie. Ciśną się mi tutaj takie słowa z Wyspiańskiego, niestety. Do tych wszystkich ludzi, bo to nie tylko jest ta sprawa, ale i inne, bo ksiądz jest tyrany nie tylko dzisiaj. No i to już, to się dzieje na okrągło już od paru lat. Od sprawy do sprawy. Od problemu do problemu. Mają z nim wielki problem, tak jak powiedziałam. To ci wszyscy ludzie, którzy mają z tym księdzem problem i go tyrają po tych sądach o takie bzdety, bo niestety o bzdety, nie mówię tu o kazaniu ważnym, ale o maseczki, o inne rzeczy, o to, że powiedział pani policjantce, że krzywo stoi w rozkroku i tak dalej. To już jest, to są już po prostu kawały, kawały i tak dalej. To wszyscy ci ludzie, którzy tak tyrają tego księdza, no to nasuwa mi się tu niestety Wyspiański, bo to są właśnie te warchoły. Warchoły, chciałoby się powiedzieć, to wy. Fagasy i sługusy cudzego pyszalstwa. I mam nadzieję, że waszą pamięć pokryje, podłość, przepraszam, pokryje niepamięć. Waszą podłość pokryje niepamięć. I na koniec, panie Wojtku, do tych możnych świata i tyranów, mam takie, znalazłam takie słowa oburzonego świętego Antoniego z Padwy. To było kazanie dla bankierów, lichwiarzy, sędziów, no i całego takiego właśnie jak dziś Sanhedrynu. Czy to mogę przeczytać tak szybko? Naturalnie, pani Janno, oczywiście. Bo to tak troszkę mi to przedstawia dzisiejszą sytuację. Święty Antoni krzyczy do jednego z tego narodu wydrapanego. Nie przyzna się, że jego pieniądze, krzyczy na jednego z nich, przyniosły śmierć. Jesteś jak skarabeusz, co zbiera swe odchody i gromadzi je z wysiłkiem. Lecz osioł rozgniata kopytem i robaka, i jego skarb w łomieniu oka. Tego im życzę, wielu z nimi. Żeby taki osioł rozgniótł kopytem i robaka, i jego skarb. Nie uda się wam przenieść waszych bogactw przez bramy śmierci. Z ledwością przeciśnie się przez nie dusza samotna i naga. Bogacze uważają się za bogów. Nazywacie się prawem i sprawiedliwością? Wy? Odwagi, tu są, tak krzyczy już, ludu Padwy, z udręczonym ciałem i duszą przez lichwiarzy niewydrapanych dziś właśnie, różnych innych. Czas ich niesprawiedliwości dobiega końca. Mówię do ciebie, narodzie niewydrapany, muszę tutaj używać tych słów, do tych lichwiarzy, bankierów, do tych wszystkich, dla których nie ma jeszcze imion nawet. Zbogaciliście się, wyzyskując potrzebujących. Biednym daliście pożyczki, by potem bezlitośnie pozbawić ich wszystkiego. Mnożyliście tylko bogactwa, które nic nie są warte. Jesteście jak dzikie bestie, przewrotni lichwiarze. Rozmnożyliście się po całej ziemi, wiecznie nienasyceni, wiecznie niewydrapani. Nie boicie się ni Boga, ni ludzi. Kiedy znajdziecie najmniejszą nawet ranę, jak psy ją wylizujecie. Tak, my już coś o tym wylizywaniu jak pies żeśmy mieli do czynienia i słyszeli, prawda? Teraz te rany należą do mnie i wyleczę je w imię Boże. No, to były słowa świętego Antoniego z Padwy, jakby coś. Kiedyś, dawno temu, do tego samego typu ludzi, co dziś szarpią tego księdza i szargają po sądach. Jedna sitwa. Pani Janno, ja tylko dodam króciutko. Kiedyś musieli robić pewne rzeczy podstępem. Ten naród niewydrapany. Dzisiaj oni o tym mówią, co z wami zrobią. A wy grzecznie to przyjmujecie i czekacie na ten moment. To już jest totalny absurd. Tak, od co najmniej 30 lat wam mówią, co z wami zrobią. I oni to robią. U was nie ma żadnego oporu. Przecież to są rzeczy, których się nie da opisać normalnym językiem.
Na co wy liczycie, że oni się w którymś momencie zatrzymają? Nigdy tego nie zrobią. Dzisiaj to już w pewnym stopniu mają z was ubawa, bo im nie zależy już na pieniądzach. Im nie zależy, by wam coś zabrać. Im teraz to zależy tylko, by was upokorzyć. A końcówka będzie taka, którą wam przygotowali 3 lata temu. Niecałe. Czyli mówię o formalinie. I to jest ten ostatni bilet. Jak to już niejednokrotnie powtarzałem. Ostatni bilet i tylko w jedną stronę. Tego się doczekaliście. Przez swój oportunizm, serwinizm i głupotę. I to wszystko pani Jana. Kpiny, powiedziałabym jeszcze pani Wojtku, i kpiny z tego księdza. I tu zwrócę się do tych wszystkich mediów, do tych narodowców, do tych youtuberów. Daliście na pożarcie bestii tego kapłana. Ale ta bestia was też dorwie i pożre. Ze smakiem. Tak jest, tak jest. Ciężko jest zrozumieć waszą postawę w stosunku do księdza. Krytyka często, wyzwiska. Kim wy jesteście? Wy nie macie nawet możliwości przypisania sobie miana człowieka. A co dopiero Polaka? Zwykła padlina. To właśnie jesteście w swojej większości. Zwykłą padliną. I mówię to prosto z mostu, jak to się określa. Bez żadnego pitu-pitu. Jesteście zwykłą padliną. I nic poza tym. Ale... A gdzie padlina, panie Wojtku, mówi pismo, tam zbiorą się i samcy. Tak, ale wy już nie będziecie mogli, ani nie będziecie mieli czasu się nawet przeżegnać. To wszystko. Pani Jano, myślę, że nie ma sensu więcej tym miłym akcentem. Tak, kończymy, panie Wojtku. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Serdecznie dziękuję. Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego życzymy tym, którzy myślą i mają szacunek do samych siebie, a tym samym do innych ludzi. I z Panem Bogiem. Dziękuję pani Janno bardzo.